Tatary gromić to tak niepodobna, jakoby kto ptaki chciał w powietrzu latające pobić. Jednym z największych zagrożeń dla ludności żyjącej na południowo-wschodnim obszarze Rzeczpospolitej byli krymscy Tatarzy. Niewielki hanat krymski potrafił zadawać olbrzymie straty olbrzymiemu mocarstwu. Wielokrotnie w Polsce planowano zatem zniszczenie niebezpiecznego i uciążliwego Krymu, ale nigdy takiego planu nie zrealizowano. Za to nieraz Tatarzy krymscy występowali jako sojusznik Rzeczpospolitej. Jeżeli interesują Cię nieoczywiste tematy historyczne, to zasubskrybuj ten kanał. A jeżeli chcesz zostać właścicielem unikatowego kubka, bluzy lub mapy, to zapraszamy do sklepu Wokulskiego. W 1449 roku na obszarze Półwyspu Krymskiego na gruzach Złotej Ordy powstał niezależny Hanat Krymski. Swoją niepodległością długo się jednak nie cieszył, bowiem już w 1475 roku musiał uznać zwierzchnictwo sułtana. Zachowano jednak pewne przymioty odrębności, jak własna moneta, własna armia, możliwość wysyłania i przyjmowania posłów. Do 1637 roku Tatarzy krymscy podporządkowali sobie również inne grupy tatarskie żyjące wokół Hanatu, jak ordy oczakowska czy budziacka. Początkowo stosunki mieszkańców Naddniepra z Tatarami były poprawne. Muzułmanie z Krymu zajmowali się głównie handlem bydłem, suknami, żywnością czy rzemiosłem. Zmianę przyniosło dopiero podporządkowanie Półwyspu Turkom. Sułtan uczynił wówczas z Tatarów swoją straż przednią, która nie tylko była zbrojnym ramieniem polityki zagranicznej Stambułu, ale również dostarczycielem jasyru, czyli pojmanych ludzi. Formalnie Hanat nie posiadał stałej armii, potrafił jednak zmobilizować wojsko złożone z niemal wszystkich mężczyzn zdolnych do noszenia broni. Lecz tą bronią nie była broń palna. Zdecydowanie bardziej preferowali od niej swoje łuki. W posługiwaniu się tym orężem byli prawdziwymi mistrzami. Przeciwnika potrafili ustrzelić z kilkudziesięciu metrów. Rzekomo strzały wypuszczali dokładnie w tym momencie, gdy wszystkie nogi konia odrywały się od ziemi. Kołczany mieściły od 18 do 20 strzał. Prócz tego jeździec tatarski posługiwał się w walce szablami, nożami oraz arkanem, 10-metrowym rzemiennym sznurem, który zarzucano na przeciwnika. Niewielu posiadało jednak jakąś osłonę własnego ciała. Kolczugi były przeznaczone jedynie dla najbogatszych, a pozostali jechali w bój w codziennym odzieniu. Olbrzymie wrażenie robiły umiejętności jeździeckie Tatarów. W galopie potrafili nawet przeskakiwać między końmi. Same wierzchowce nie należały wprawdzie do zbyt okazałych, nazywano je bachmatami. Niewielką posturę rekompensowały jednak wytrzymałością. Bez odpoczynku potrafiły przebiec nawet 80 km. Przy tym konie te nie były podkuwane, jedynie co najwyżej przywiązywano prymitywne osłony z rogów wołowych. O tym, jak cenne były konie dla Tatarów, świadczy fakt, że stada wierzchowców często były uprowadzane przez przeciwników tak, aby osłabić zdolności militarne Hanatu. Zamiłowanie do koni nie przeszkadzało jednak Tatarom zajadać się koniną, która stanowiła podstawę ich diety. Rzadziej jedzono wołowinę, mięso kozie i owcze. Tłuszcz z koni służył też jako przysmak do kaszy, którą popijano kumysem, czyli kobylim mlekiem. Pito również czorbę, wywar z gotowanego mięsa, wcześniej pieczonego narożnie. Chleba poza większymi miastami praktycznie nie jadano. Najazdy tatarskie były czymś w rodzaju nawałnicy i niepokoiły mieszkańców Rzeczpospolitej niemal co roku. Jedynie w latach 1605-1633 na Rusi Czerwonej Tatarzy wymordowali około 25 tysięcy ludzi, a kolejne dziesiątki tysięcy wzięto w jasyr. Nie był to jednak czas największych wypraw. Tymi liczącymi około 80 tysięcy ordyńców dowodził sam Han. Mniejszymi napadami do 50 tysięcy przewodził Kauga lub Nureddin. Wyprawy wyruszały na początku roku, gdy mróz kuwał bagna i rzeki lub w czasie bezdeszczowego lata. Pokonywano dziennie około 40 km. Na większą prędkość nie pozwalały tabory, poruszano się dolinami i nie rozpalano nawet palenisk, by nie zostać wykrytym przez wroga. W razie ataku nieprzyjaciela najpierw zasypywano przeciwnika strzałami, a następnie uciekano w step. Jak pisał francuski inżynier
i kartograf w służbie Rzeczpospolitej Wilhelm de Boplon. Gdy Tatarzy spotkają Polaków, to ci przeważnie pokonują ich łatwo i zmuszają do odwrotu, a Tatarzy tym razem szybciej uciekają niż stępa. Z wyprawami były związane także pewne przesądy. Jednym z popularniejszych było przekonanie, że jeżeli pierwszy zabity Tatar upadnie w kierunku natarcia, to wyprawa zakończy się sukcesem. Pilnujący granicy żołnierze, a zazwyczaj byli to kozacy, informowali okoliczną ludność o zagrożeniu. Tatarzy nie atakowali jednak od razu. Zaalarmowaną wieś omijali i wracali tam, gdy mieszkańcy mogli myśleć, że niebezpieczeństwo ich ominęło. Wielkość Jasyru mogła wynosić od kilkudziesięciu do kilkudziesięciu tysięcy osób. Najchętniej brano dziewczęta, które nazywano Białym Jasyrem ze względu na białe chustki, które zawiązywano na ich głowach. Jeńcy, którzy nie zginęli w czasie stepowych marszów lub w trakcie potwornie zatłoczonego rejsu z statkiem z Kaffy, trafiali na targi niewolników, nawet w samym Stambule. Stamtąd najczęściej wysyłano ich do robót publicznych w całym Imperium Osmańskim. Nie był to godny do pozazdroszczenia los. Żywiono tych ludzi najczęściej padliną i robactwem, znęcali się nad nimi nadzorcy. Jeszcze gorzej było na galerach. Tam niewolnicy przykuci byli do 20-35 ław rozdzielonych przejściem, po którym przechodził nadzorca. Na jedno wiosło przypadało 5-6 wioślarzy, którzy dniem i nocą bez odpoczynku musieli wykonywać swoją pracę. Z niewoli mógł uratować wykup. Bywali też tacy, zazwyczaj niewolnicy w posiadłościach tatarskich na Krymie, którzy podejmowali się ucieczki. Jednak dla niektórych wzięcie w Jasyr mogło się okazać prawdziwym szczęściem. Obrzezani chłopcy stawali się dziećmi sułtana, trafiali do oddziałów janczarów i mogli liczyć na zrobienie kariery w imperium. Z kolei najładniejsze dziewczęta szły do sułtańskich haremów, serajów. Taki los spotkał znaną z tureckiego serialu Wspaniałe Stulecie sułtankę Hürrem, czyli Roxolanę, Rusinkę, prawdopodobnie córkę Popa z Rohatyna, która została żoną Sulejmana Wspaniałego. Roxolana z czasem zyskała duże wpływy polityczne w państwie tureckim i rzekomo zabiegała często u męża o zachowanie przyjaznych stosunków z Polską. Nie zawsze jednak to było proste, bowiem działania Tatarów często powodowały odwet. W pogoń za Jasyrem podążali komendanci przygranicznych strażnic. Z kolei kozacy pustoszyli nie tylko Krym, ale też ruszali na sam Konstantynopol. Za czasów ostatnich Jagiellonów szczególną sławę w walce z Tatarami zdobył Bernard Pretwicz. W pogoń za wziętym Jasyrem niejednokrotnie pustoszył Krym. Pretwicz opracował nawet własny system obrony przed najazdami. Granice obsadził swoimi agentami, którzy mieli informować o zbliżających się wojskach nieprzyjaciela. W miastach i miasteczkach przygranicznych sformowały się nawet oddziały kozackie, które działały jako jednostki szybkiego reagowania. Dzięki temu wróg nie miał możliwości zapuścić się w głąb kraju. Ukuto nawet powiedzenie: za pana Pretwicza bezpieczna granica. Niejednokrotnie pojawiały się pomysły podbicia Hanatu Krymskiego. Już w 1495 roku plan takiej wyprawy miał król Jan Olbracht. Krym zamierzano zdobyć siłami Wielkiego Księstwa Litewskiego, jednak litewscy możnowładcy uznali takie przedsięwzięcie za zbyt ryzykowne. Król musiał nieco zmienić swoje plany i zamiast na Krym wyruszył na Mołdawię i to siłami głównie polskimi. Wyprawa zakończyła się dotkliwą porażką, która położyła się cieniem na całym okresie panowania tego władcy. Najpoważniejsze plany pojawiły się za czasów Władysława IV, który w koalicji z Wenecją i przy pomocy kozaków chciał zdobyć najpierw Hanat, a następnie ruszyć na sam Konstantynopol. Projekt zdobycia Półwyspu przedstawił wówczas w traktacie o zniesieniu Tatarów hetman Stanisław Koniec Polski, sławiony zwycięstwem nad Ordą Tatarską w bitwie pod Ochmatowem 30 stycznia 1644 roku. Szlachta nie była jednak skora do wojny. Imperium Osmańskie postrzegano za jedną z największych potęg na świecie. Konflikt z sułtanem niósł ze sobą olbrzymie ryzyko. Ponadto szlachta nie chciała wzmacniać władzy królewskiej przez powołanie wielkiej armii. W 1646 roku Sejm odrzucił plany Władysława IV, ale już 2 lata później wojna z Hanatem i tak wybuchła. Tatarzy krymscy sparli bunt kozacki Bogdana Chmielnickiego.
Zaporożcy już kilka dekad wcześniej ingerowali w sprawy wewnętrzne na Krymie, wspierając jednego bądź drugiego kandydata do tronu. Hanat jednak nie zawsze był wrogiem Rzeczpospolitej. Małe i wciśnięte między potęgami państwo do perfekcji opanowało sztukę lawirowania i równoważenia interesów, byle tylko utrzymać się na mapie i przy okazji coś jeszcze na tym zyskać. W 1624 roku dążący do uniezależnienia się od Turcji Szahin Girej zaproponował Zygmuntowi III Wazie wspólny sojusz przeciwko Osmanom. Wobec jednak groźby wojny ze Szwecją, Polska tę propozycję odrzuciła. W trakcie powstania Chmielnickiego w 1649 roku Hanat wymusił na Rzeczpospolitej i Kozakach ugodę zborowską. W zamierzeniach Krymu miała ona zachować równowagę sił w tym regionie. Hanat w tym czasie lawirował pomiędzy obydwiema stronami, odpowiednio ważąc swoje geopolityczne interesy. Po sprzymierzeniu się Kozaków z Moskwą w 1654 roku Krym przez dłuższy czas wspierał Rzeczpospolitą. W trakcie potopu szwedzkiego i wojny z Rosją Tatarzy krymscy odegrali niebagatelną rolę w odparciu tych najazdów. Ponowne rozejście się dróg Polski i Hanatu nastąpiło po zakończeniu wojny polsko-rosyjskiej i rozejmie w Andruszowie w 1667 roku. Ordy znów zaczęły wyruszać i pustoszyć ziemię Rzeczpospolitej, a wojska koronne goniły ich po stepach, jak to było pół wieku wcześniej. Praktyka ta utrzymywała się do końca XVII stulecia. Po odsieczy wiedeńskiej główny ciężar walk Rzeczpospolitej z Imperium Osmańskim spoczywał na zmaganiach z Hanatem Krymskim. Jan III Sobieski niejednokrotnie próbował reaktywować polsko-tatarski sojusz i skierować go przeciwko Turkom. Jednak w krymskim Bakczysaraju daleko lepiej niż w Warszawie orientowano się w geopolitycznych zawiłościach. Tym razem to sojusz sułtanem był na rękę Tatarom, mimo że Polacy proponowali Hanatowi niepodległość. Jednak krymscy Tatarzy zdawali sobie sprawę, że byłaby to bardzo krucha niepodległość. Klęska Turcji wzmocniłaby naturalnie Rzeczpospolitą i Rosję, które mogłyby teraz już bez problemów uderzyć na pozbawiony sułtańskiej protekcji Krym. W 1691 roku Tatarzy zaproponowali Polsce jednak własną koncepcję sojuszu. Rzeczpospolita miała wystąpić z antytureckiej Ligi Świętej i zawrzeć pokój z Imperium Osmańskim. Dzięki temu Polska odzyskać miała ziemie okupowane przez Turków od 1672 roku razem ze słynną twierdzą w Kamieńcu Podolskim. Ale w zamian za ten korzystny pokój Hanat oczekiwał, że Rzeczpospolita wyruszy razem z nim na wojnę z Rosją. Sobieski tę propozycję odrzucił, bowiem zbyt dużo go kosztowało zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie zbudowanie antytureckiego sojuszu z Moskwą. Przyjęcie zatem oferty z Krymu byłoby zaprzeczeniem całej jego dotychczasowej polityki. We wrześniu 1698 roku wyruszyła ostatnia tatarska wyprawa na Rzeczpospolitą. Poniosła ona klęskę w bitwie pod Podhajcami, w walce z armią koronną pod wodzą hetmana Feliksa Kazimierza Potockiego. Kilka miesięcy później, 26 stycznia 1699 roku, podpisano w Karłowicach traktat pokojowy. Polska odzyskiwała okupowane przez Turków ziemie, a na Hanat został nałożony zakaz organizowania łupieszczych wypraw. Jednak tak naprawdę to nie postanowienia tej umowy spowodowały zakończenie zmagań polsko-tatarskich. Na początku XVIII stulecia Rzeczpospolita wypadła z grona europejskich potęg i zarazem gwałtownie wzrosła pozycja Rosji, a to w naturalny sposób niekorzystnie odbiło się na sytuacji Hanatu Krymskiego. Jak podsumował to historyk Leszek Podchorecki: silna Polska przez dwa wieki była gwarantem niepodległości Krymu, szachowała bowiem skutecznie potęgę Rosji. Konflikty między Polską i Rosją były zawsze wykorzystywane przez Gerejów we własnym interesie. Z chwilą, gdy Rosja uzyskała zupełną przewagę nad Rzeczpospolitą i poddała ją swym wpływom, zabrakło siły zabezpieczającej Krym. W 1783 roku Krym został w końcu anektowany przez Rosję, a w 1795 roku z map została wymazana Rzeczpospolita.